Cześć. Jak wiecie, jakiś czas temu zakupiliśmy przyczepkę rowerową i chcemy ją zabierać ze sobą na naszą platformę rowerową. W związku z czym chciałbym to przymierzyć, ten cały zestaw na naszej platformie rowerowej. Ale zanim to zrobię, chciałbym zamontować nowe akcesoria rowerowe, które zakupiłem. A mianowicie jest to lusterko rowerowe i nóżka. Okaże się, że jednak bez tych akcesoriów wszystko wejdzie na swoje miejsce, a z nimi już będzie problem, więc wolę już wybrać odpowiednie. Lusterko rowerowe zakupiłem polskiego producenta IJS. Ono jest fajne, takie zmniejszające. Konstrukcja wydaje się solidna. No wiadomo, plastikowa, no ale sztywniutka, nie trzęsie się. Zależało mi na tym, aby nie było na takich patykach, wysięgnikach, żeby ramię było jak najkrótsze i żeby mocowało się wprost do kierownicy, a nie obejmowało kierownicę, jeśli wiecie, o co mi chodzi. I przymierzymy, zobaczymy, czy to się trzyma, czy się nie trzyma. I zakupiłem jeszcze stópki do roweru. Jedna centralna, druga, która łapie się za spód ramy. Ciężko mi powiedzieć, za ten tylny widelec, nazwijmy to tak. Dolną część tylnego widelca. I ta wydaje się konstrukcyjnie lepsza, no bo spójrzcie. To dozowanie wysokości odbywa się za pomocą śrubki i takiej prowadnicy. Natomiast w tej drugiej stópce odbywa się za pomocą plastiku, który tutaj jest, i kawałek takiego metalu, drucika, i na tym wszystkim ma się trzymać cały ciężar roweru, więc trochę gorzej to wygląda, wypada. No ale wiecie, nie wiem, czy ta nóżka u mnie zda egzamin, czy ten kształt na tym tej dolnej części tylnego widelca będzie się dobrze trzymał. Czy może jednak będzie zahaczało na przykład omocowanie przyczepki rowerowej? Bo centralna nóżka na 100% nie będzie zahaczała o przyczepkę rowerową. No ale jakby pasowała ta stópka, to raczej wolałbym tą. No ale bez przymiarki się nie dowiem. Więc chodźmy do komórki, zobaczmy, jak to się prezentuje. A kiedy już wybiorę odpowiednią stópkę i to lusterko zamontuję, to przymierzmy wszystkie sprzęty na naszą platformę rowerową. Liczmy, że wszystko się zmieści, uda to się bezpiecznie zamocować, aby nie zgubić tego podczas jazdy. Jak widać, totalnie nieprzygotowane zamawiałem te nóżki, stópki, jak zwał, tak zwał. Gdyż u mnie w rowerze nie ma po prostu fizycznie otworu montażowego na to. Moja rama tak wygląda. Więc jestem zmuszony do korzystania z takiej nóżki, stópki. I mogę ją zamontować tu lub tu. Mi zależy na tym, aby po złożeniu po prostu ona nie zahaczała o ten otwór montażowy. Znaczy w sumie nie otwór, o ten element montażowy tutaj. Więc chyba zda egzamin, tak na pierwszy rzut oka. Więc przystępuję do zamontowania tego. Patrzcie, fuck up. Widzicie? Fuck up. Tak zamontowałem, że idealnie w nóżkę uderza. A wysokość jej jest dobra. Ciekawe, czy jak przesunę w tą stronę, to czy dalej będzie to problemem, bo do tyłu nie chcę, tak jak mówiłem. Chociaż czy to będzie mega przeszkadzało, jak ona będzie tutaj? Na pewno nie chcę jej w tym miejscu. No bo jak ją tutaj zamontuję, to ona będzie taka długa. Na pewno będzie zawadzała wcześniej czy później, więc albo o tyle do tyłu, czyli akurat będzie pod tym mocowaniem, albo do przodu. Spróbuję do przodu, a jak nie, to do tyłu. Jak tak zrobiłem, to na styk przechodzi. Dokręćmy i zobaczmy, czy będzie ok. Spójrzcie, dosłownie na milimetry. Więc albo tak to zostawię i chyba tak to zostawię. Ja chciałbym ją trochę wydłużyć. No albo nie wiem, co zrobię. Chyba nic nie zrobię, po prostu chyba tak będzie. Nic więcej nie wykombinuję. Jak bardziej dam w tą stronę, to bliżej będzie opony. To też niedobrze. I w ogóle zmienia kształt ta rurka tutaj. A dalej
no nie wchodzi w grę, no bo o tyle bym musiał przesunąć, więc to się będzie pod tym albo i trochę dalej. Więc to mnie najbardziej satysfakcjonuje, więc tak zostaje. A ta w takim przypadku idzie do zwrotu. Jeśli chodzi o to lusterko, to żeby je tutaj zamocować, to muszę ten dekielę jakoś zdjąć, wydubać. No i zobaczymy, czy wejdzie z redukcją, czy bez redukcji. I tutaj jest to na śrubokręt gwiazdkowy. No na pewno nie bez redukcji, tylko z. I luz jest taki na, no nie wiem, na milimetr. Spójrzcie sami, tak się rusza. No więc trzeba wsunąć. Ja to trochę tutaj sobie już poluzuję, żeby ta redukcja mi tam nie wpadła głębiej. I powinno się trzymać, no to wychodzi, że będzie elegancko. Już widać, że się poszerzyło. Zobaczmy, czy wejdzie. No i już wskoczyło, elegancko. Tak się prezentuje. Teraz tylko sobie dokręcimy. Tak, trzeba jeszcze było zrobić po prostu kilka obrotów i już teraz siedzi stabilnie. Można to szarpać. Można je sobie ustawić pionowo, odwrócić. No ale mnie interesuje ta pozycja. Raczej nie będę tym majtał w tym i z powrotem, żeby tego nie poluzować. Jak na razie wygląda na stabilne. Na tym mi właśnie zależało, żeby nie było na żadnych pałąkach. Żeby zniwelować po prostu drgania. I żeby było to zmniejszające lustro, żeby było po prostu szerzej widać. Nie pamiętam, czy to się nazywa sferyczne, asferyczne, no ale każdy wie, o co chodzi. Słuchajcie, będziemy teraz podłączać naszą przyczepę. Nie przyczepę, tylko platformę rowerową na nasz hak. Więc trzeba go oczyścić tutaj ze smaru, tłuszczu, ponieważ przyczepa taka nowa, kempingowa oraz platforma rowerowa nasza to są ma takie mocowania na hak, gdzie jest niewskazane, niezalecane i w sumie no nie powinno się stosować żadnego smaru widła, ponieważ na tym zaczepie do kuli haka tam są odpowiednie takie cierniwa i te cierniwa muszą trzeć, więc nie mogą mieć smaru, bo się nasączą i nie będą spełniały swojej funkcji. A w jakich przypadkach taki smar się stosuje? W takich starych przyczepach, na przykład towarowych, byle jakich, takich co masz siedmiopinowe gniazdko, one nie mają żadnej stabilizacji, niczego. Rozumiem. Takie rozklekotane, czasami jak jedziesz, to tak ci tłucze. Wtedy masz tylko główkę i taki zaczep. I jak nie posmarujesz, to strasznie ci piszczy. A czy w naszej motocyklowej trzeba było smarować? Tak. Już przyszła cała ufajdana, więc w sumie dużo nie musiałem robić. No to tak jak słyszeliście. Ale czy trzeba? No jeden smaruje, drugi nie smaruje. Ale jest to wskazane. Moim zdaniem tak, ale czy ktoś inny powie, czy to wskazane, to nie wiem. No dobra, to teraz będziemy zakładać naszą platformę. Na ładnie oczyszczony hak, tak. Już odtłuszczony. Tomek już idzie z naszą platformą rowerową. Zakłada ją na hak. Ciężka, Tomeczku? Ciężko ci się to robi? Nie, jak już wiem jak trzymać, to nie jest źle. No i taka fajna, nie? Ma trzy rowerki. Z jeszcze możliwością tak dołożenia czwartej takiej szyny na czwarty rowerek. Platforma jest naprawdę fajna, bo wystarczy tutaj przesunąć taki żółty dzyngiel. Pomarańczowy to jest, Tomeczku. Pomarańczowy dzyngiel. I tutaj macie taką strzałeczkę, żeby pociągnąć. Wtedy pociągacie i możecie rowery sobie opuścić. I dzięki temu z rowerami możecie otworzyć swobodnie bagażnik. Ale my na razie tego nie potrzebujemy. My potrzebujemy sprawdzić rowerki i przyczepka. Tak, czy to zadziała? Fajnie teraz jest, że można wyrobić sobie trzecią rejestrację do przyczepki, bo kiedyś był z tym problem. Ludzie przekładali na przyczepkę, wtedy nie mieli na samochodzie i w sumie nie było to jakoś uregulowane. A od jakiegoś czasu trzeba po prostu złożyć wniosek o wydanie trzeciej tablicy. No oczywiście uiścić jakąś tam opłatę, ale ona nie jest duża. I już mamy wszystko fajnie oznaczone. My ogólnie, jak wiecie, potrzebujemy dwóch uchwytów na rowery, więc mogliśmy kupić taką mniejszą wersję, tylko z dwoma, ale kupiliśmy z trzema 3 plus 1,
ponieważ wyszliśmy z założenia, że jak na przykład jacyś znajomi będą chcieli z nami się wybrać na rowery, no to zazwyczaj jeździ się 4 osoby, 3. No to fajnie, wtedy będziemy mogli im zaproponować, że po prostu im zabierzemy te rowery. A rowerki wrzuca się tak? A teraz jeszcze dopowiem, że okazuje się, że w sumie dobrze, że wzięliśmy większą, no bo dzięki temu mamy możliwość zamontowania tam przyczepy prawdopodobnie. A jakbyśmy mieli tylko na 2 rowery, no to już... No, tylko nie wiem w jakiej kolejności właśnie. Czy najpierw jest rower, rower, przyczepka, czy przyczepka, rower, rower, no wyjdzie właśnie teraz w prawie. No właśnie, dlatego robimy takie przymierze. Żeby wiedzieć co i jak. Jak widzicie, tą łapę ładnie się założyło od góry, dokręciło. A jak chcecie zabezpieczyć tą, tak nazwijmy, antykradzieżowo, no to jest to na kluczyk. Możecie przekręcić i wtedy możemy... Przynajmniej nikt wam na postoju czy na światłach na szybko nie zrobi żadnego... psikusa. Tak. I się nie odkręci samo tak. No. No więc jeden rowerek już stoi. W ogóle ja na wyjazd muszę sobie zamontować zakwy do mojego roweru, bo może mi się przydadzą. Drugi odwrotnie zamontujemy. Patrzcie, jakiego mam słodkiego misia tutaj. Drugi rower jest pakowany. Drugi rower już gotowy. No, i to by było naprawdę bardzo proste. No ale jeszcze przyczepkę trzeba gdzieś wsadzić. Może jednak mój rower powinien być bliżej tutaj, bo mam mniejsze pedały. Nie wiem, zobaczymy. Bo wiesz o co mi chodzi, jak staniesz tutaj równo i pokażesz, to widać, że na linii tutaj, jak przyczepkę bym chciał na to oprzeć, to twój pedał jest idealny. No to my będziemy myśleć. Jak widzicie, udało się zamontować. A udało się to zrobić tak, w sumie nie wiem od czego zacząć. Może od spodu, tak jak zaczęliśmy montaż, więc chodźcie. Na początku położyliśmy te rowery, a za rowerami położyliśmy przyczepkę na boku i wtedy udało się tą łapką złapać za ten dyszel. Więc wiemy, że ta przyczepka nie wystrzeli, no bo to samo się nie odblokuje. Więc trzyma się. Potem z drugiej strony, chodźcie, jest taka sprawa, że stoi na tej łapce od roweru, od koła, amortyzator. A przez amortyzator, przez ten uchwyt, udało się przez tą sprężynę przeprowadzić też tą łapkę, tą blokadę. W związku z czym, no, nie odskoczy, tak jak rower nie odskoczy. Więc dół mamy stabilny. Natomiast górę udało się tym trzecim pałąkiem, świeżo rozpakowanym dzisiaj. Jeszcze nigdy nie używaliśmy od roku. Od roku? Nie wiem, kiedy my to kupiliśmy. Z rok temu kupiliśmy i pierwszy raz dopiero teraz użyliśmy. Złapałem za tą rurę tutaj i za ten materiał. No ale to samo stąd nie zjedzie. Aczkolwiek tak jak Ula mówi, warto byłoby zamienić przyczepkę z pierwszym rowerem miejscami. Ponieważ podczas jazdy przyczepka będzie robiła tak. A kiedy ją byśmy postawili jako pierwszą, to w teorii jest tak, że ona się odwróci o 180 stopni i wtedy tym bokiem będzie do tamtego oparcia. Ale nie wiem, czy to będzie dobry kotek, będzie złe, no. Bo cała nasza przyczepka zasłoni tą rurę, przez którą byśmy mieli łapać wszystkie inne. Dobra. Więc teraz po chwili namysłu jednak tak nie zrobimy. Musi wyjechać jako ostatnia, bo przyczepka nam zasłoni swoim po prostu kształtem ten cały uchwyt montażowy. Więc ten rodzaj jest najlepszy. Można spróbować, ale nie wiem czy to się uda, zamienić tą przyczepkę z tym rowerem. Spróbujemy. Może akurat gdzieś wyżej, niżej, jakoś tą łapę się tą trzecią, widzisz, taką długą, wysięgnikową, tutaj się gdzieś złapie, gdzieś wysoko. Ale nie wiem czy to się uda, jak na razie to zdaję egzamin i ja z tym mógłbym jechać. Tutaj trzeba jeszcze ten hamulec wziąć, osłonić jakąś szmatką albo czymś, no bo nam porysuje po prostu tą płozę ostatnią. Wydaje się sensownie. No ale tylko kwestia tego, że tak to się rusza, no to jakoś też będzie trzeba złapać jakimś sznurkiem czymś podobnym, żeby to po prostu nie latało. My coś wymyślimy. Wstępnie wydaje się super. Mega, mega szybko to poszło, co nie? Tak. Dobra, spróbujemy zamienić miejscami, czy się uda. Jak się nie uda, no to tak zostaje. Zobaczcie, udało się wykręcić tutaj ten hamulec, jakby tą jego część. I to samo zrobimy z dolnym. Może okaże się, że już nie będzie rysowało. Tak, już jest nad. No bo to jest krótsze, także okej. Więc fajnie wyjaśniło się, nie musimy się o to martwić, już nam nie porysuje.
A teraz zamienimy to miejscami, tak jak wspominaliśmy. Zobaczymy, czy może będzie lepiej. Próba numer 2, przyczepka między rowerami. Nie zdaje egzaminu. Pokaż tutaj z tej strony. Za bardzo odpycha. I nie sięga. I łapa nie sięga. Więc trochę słabo. Natomiast przy pierwszej opcji było niby dobrze, ale Uli moja co? Klamko manetka albo klamka, no nieważne, wbijała się jej w siodełko i nie wiem, czy był jeszcze jakiś problem. A, i przyczepka tak się otwierała, ale... Głównie to ta przyczepka. Ale zawsze jakiś sznurkiem czy czymś można związać akuracyjnie. No dobra, a jaka jest trzecia jeszcze opcja? Żeby rower postawić tak koło siebie jak teraz, no bo było odwrócone, mhm. Drugą stronę, no to już wiemy, jeszcze koło siebie tak samo. Czyli tego przytulić do tego. I co wtedy? A przyczepka z przodu? Przyczepka z przodu tak jak wcześniej, to już niczym się nie będzie różniło. No właśnie, to będzie po co to różniło to, że jest rower do roweru inaczej ustawiony. I co nam, co zyskamy? Być może nie będzie ci się wrzynało w siodełko, może się lepiej ułoży. Ale nie wiem, czy to jest wskazane, bo ciężar roweru z tyłu jest większy niż... Z tyłu jest większy niż z przodu, przynajmniej w moim przypadku, no w twoim sumie też. Mimo, że masz amortyzator, więc chyba lepiej byłoby, żeby jeden był tak, a drugi tak. Mhm. Natomiast może twój rower powinien być pierwszy. Tego nie wiemy jeszcze. Ale wstępnie tak się wydawało naprawdę sensownie. Nie wiem, czy warto kombinować. A ty jak sądzisz? No wydaje mi się, że skoro było względnie ok, to nie wiem, czy jest sens kombinować, bo zawsze potem kiedyś jadąc na jakąś wycieczkę można wtedy spróbować, a nie teraz robić 5 razy pod rząd. Jak widzicie, nasza platforma ma taką funkcjonalność, żeby się otworzyć i pochylić. I jak, nie wiem czy widzieliście na filmach z powrotu z Korsyki, to nie pamiętam czy w Polsce, czy nieważne już w sumie gdzie, ale jechał taki samochód, który jechał z rowerami pochylonymi, no bo się otworzyły, ta platforma się otworzyła w trakcie jazdy. Albo oni na postoju otworzyli i zapomnieli. Zapomnieli dokliknąć. Nie wiadomo. No nie wiadomo. Bo tutaj tak śmiesznie jest, albo ktoś mi zrobił psikusa, no bo tutaj jest tylko kwestia przesunięcia i odreglowania, więc teraz na przykład już jest odbezpieczone i można pochylić. No tak. No. No dobra, to kończymy. To cześć.